słuchajcie. Z szacunku, słuchajcie, bo ja jestem starym dziadem, muszę wam jedną rzecz powiedzieć. Z szacunku do zawodników, którzy wystąpią w finale, nie skandujcie w trakcie walki nikogo ksywy. Po finale możemy skandować, ale w trakcie walki ma być, kurwa, hałas po każdym dobrym wersie, ale bez skandowania w trakcie. Jesteście z nami? To jest bitwa! Bo to jest bitwa! Bo to jest bitwa! Dawać mi tych dwóch gladiatorów. Manu kontra Wudo. Zaraz się okaże, kto wygra. To jest pierdolony finał. Jest, jest, jest Manu, jest Wudo. Dobra, szybko, nie będziemy przedłużać. Zagrajmy w papierkami. 3-4. 3-4. 3-4. Dobra. Rozpoczniesz, ale wybierasz obrazki czy przedmioty. Prosimy przedmioty. To prosimy przedmioty, ale to jest finał, więc zachowujcie się. Raz, raz, jakby to był finał. 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo. Yo. Wszystkie Yo. Łapy do góry. Yo. Yo. Dobra, teraz będzie walka wieczoru. A ty dawaj, Piotry, zrób dookoła taboru. Kurwa mać, teraz jadę ściero. A może jeszcze mam ci tu rzucić jakiś akordeon? Sprawdź, teraz tutaj stary. Czas spojrzeć na życie przez zielone okulary. I teraz sprawdź, co za jebany idiota. Zielone okulary, mózg przećpany, karmi kota. Ej, teraz kurwa, co to jest? Kurwa mać, powerbank? Teraz tak jadę i uwierz mi, baby, to sobie go weź do kieszeni, poprzednio zabrakło energii. Ej, teraz patrz to, ziom, jestem gotów, żeby kurwa bawić się grą. Teraz tak, ty kurwo jebana, a najlepsze na koniec to kostka do mana. Ej, sprawdź, teraz jadę z ziomem, no to cesarze, kości rzucone. Pięć. Przejście. To jest finał, więc zaczynamy kurwa na grubo. Ja jestem jego starym, a to jest Wudo. Głupia dziwko, yeah. Najlepsze, że powiedziałem real talk. Ej, tu jest powerbank, jadę z chujem, jest powerbank i nawet kabla nie brakuje. Jebana kurwo, jesteś cwelem i policyjną rozjebundo. Jadę równo, wcale mi nie jest trudno. To kostka do wódce, jebany kasztanie? Ty, Menelu, kurwa, na to mówisz śniadanie! Rozjebane! I nic z ciebie nie zostanie! To jest finał i jesteś faworytem, Defio! Ja mam to w kutasie, role się odwracają! Poszło! Zmieniamy beat! 3 razy po 30! Napierdalamy się, a wy oddajcie tyle energii, ile macie do końca! Ja to też zrobię! Jesteście, kurwa, z nami! Idziemy! Yo! Yo! Wow! 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 Policyjna rozjebundo, jebany ćwoku. Twój stary ma tyle rakiet, zaraz będzie walczył o pokój. Kurwa, teraz jadę zmienia. No Manu wysyła rakiety do więzienia. Tylko wiesz i jadę ściero. No to wiadomo, Manu, podeślij tam jakiś akordeon. Chociaż kurwa nawijają te marne rury. A może przez te poręcze się przeciśnie tam błyn. Kurwa mać, teraz jadę szkołę. Teraz sprawdzi, kurwa, tutaj jadę matole. Chociaż powinien tu być narys, on jest nasz. Ale kurwa jest dom wasy, la 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 la. Nie no, serio, rozjebane. 10 patrzy o tym, że jestem cyganem. Mogę być nawet mniejszością etniczną, póki ma nad tobą dziwko dominację genetyczną. Kurwa! Dziwko, i ci powiedziałem real talk. A twoja dupa o seksie szczapa, ty mi marzy. Ruchali ją Rumuni, cyganie, Bułgarzy. To się zdarzy, szmata w złotych piaskach puszcza się na plaży. Twoją dziewczynę cyganie trzepali jak dywan na rumuńskim straganie. Yo. Yo. Yo, yo. Nie dość, że cygan to Żyd. Ale teraz kurwa rzecz oczywista. Chciałbym, Piotrku, żebyś był jak Izrael. Bo lepiej byś było, jakby kurwo nie istniał. Teraz znów to pierwszy, dawaj pizdo, powtarzaj moje wersy. Ale wiesz, i to jest kurwa pojebane. Ale jakoś wcześniej byłeś moim największym fanem. Kurwa,
teraz jadę do punchline'ów. Oni się wychowywali na moim freestyle'u. A teraz jeden z drugim drę mordę. I jak patrzę na to, to mówię, no chyba zawiodłem. Tak zawiodłeś, Budo, wytłumaczę doskonale, bo byłeś faworytem i przegrałeś w finale. Rozjebane i cię rozpierdalam ponad skalę, ale wychodzi na to, że ja tu jestem zajebistym, bo to na mnie pizdy się wypisaliście wszyscy. Ale jak kończą się pisaki o cykanach, to nagle już macie chuja do gadania. Debilu ma chuja do gadania, jak w Czarnobylu. Przejście, jeszcze po jednym, po ostatnim wejściu, wszystkie ręce do góry, kurwa! Yo, teraz sprawdź to ziom, bo jestem gotów, kurwa, bawić się grom. Żul, Menel, Radlin, ojciec, ale zaraz tutaj ciebie skończę. Chociaż wiesz, mogę pojechać grubo, wszyscy macie jedną stronę. Generator punchline'ów na wudo, kurwa! Masz to plan, kurwa, masz tak zajebisty rap. No i nie mam ojca. Nie wie tego ten koleżka. Tak samo nie wiesz, że w Radlinie już nie mieszka. Ale wiesz, te kurwa real talki pieprzyć. Jedno jest tylko prawdziwe. Ja jestem najlepszy. Przejście, ostatnie wejście tej bitwy. Wszystkie ręce w powietrze. Jesteś najlepszy, lepszy od Manu. I lepiej się hamuj. Yo, jesteś cwelem, zrobiłem to w twoim stylu. Najlepszy i kurwa niszczysz nadzieję. Yo, jadę w trudzie, nadzieje, którzy pokładali w tobie ci ludzie. I to jest proste, jadę tu wersy. To ja przez poprzednie trzy wejścia byłem najlepszy. A te pisanki były piękne, składałeś je dłużej niż trwało twoje wejście. Jesteś leszczem i mam wyjebane, ty kurwo jebsie. Tak naprawdę z tym szympansem poleciałem gorzej, żeby dać mu szansę. Ale na koniec tej dziwce wykurwie, Manu wygrywa bitwę o południe. Spokojnie, spokojnie, nie wiadomo, czy waszym zdaniem... Czy waszym zdaniem bitwę o południe 9 by Sixpack powinien wygrać Wudo? Czy może jednak Manu? Pomóżcie mi odliczyć. 5! 4, 3, 2, 1! Dogrywamy! Zmieniamy kolejność. Więc rozpocznie teraz Manu. Konwencja taka, że robimy to raz na obrazki po 45 i raz 30 bez tematu. Manu rozpocznie. Mamy obrazki gotowe, bo tam już nie wiem, czy panowie obrazkowi nie poszli. A nie, wszystko jest okej. Dobra, DJ Avens, ale poważnie, to są ostatnie 4 wejścia dzisiejszej bitwy. Wszystkie ręce do góry! Yo, ej. Wudo, zapytam, bo taki mam zwyczaj. Czy tak wyglądało twoje okno życia? Mam w chuj treści. Do większego by się nie zmieścił. Wiecie dlaczego? Jadę tych gości, bo Wudo ma za dużo osobowości. I to jest proste i tak ci się wydaje, że ze mną kurwa wygrałeś w finale? Ej! Jadę sobie i jesteś zwykły cfel. Dla mnie mordo jesteś nikim. Ja biorę tabletki na koncentrację, ty bierzesz narkotyki. Nie rozliczam! Ale pizdo, tak wygląda różnica. Tak wiem, kurwa, dziwko zajebana. Zaraz rzucisz 15 pisanek o cyganach. Wyjebane, wchodzę i cię, kurwa, rozjebałem. Wiesz, co jest najlepsze? Że mam w to wyjebane, ty dziwko. Bo każdy wie, kurwa, że wygrałem przed dogrywką. Przejście. Yo. Ja ich bardzo lubię, oni są wkurwieni i źli.
Oni są tacy wkurwieni i źli. Bardzo są dobrzy, ubliżają mi. I ja wygrałem, kurwa, jak poważnie to brzmi. Kurwa. Masz to ziom, jestem gotowy, żeby bawić się z grą. A teraz pojadę z Piotrem Hamem. A ty wypierdalaj, Hamie, kurwa, za bramę. Ej, sprawdź, teraz jadę, on nadrabia braki. Może ma tu flagę Kiribati. Ale powiem ci jedno, jebany pedale. Wudo to kraj, który nigdy nie wywiesza białej. Ej, patrz! Tak, i jestem gotowy, żeby zabić rap. I wiesz, i teraz jadę, kurwa, tego cwela. Jak chcesz zajebać prezydenta, to lepiej patrz, jak strzelasz. Wudo, jesteś debilem. Twoje wszystkie wersy są na siłę. Twoje wersy są kurwa zgniłe. Jesteś jak mój nasz i ta flaga, bo wszystkim się znudziłeś. Głupia dziwko, i ci kurwa powiedziałem real talk. Ej, teraz myślisz, że wygrałeś w klubie? To wy będziecie kurwa jebani na YouTubie. A wiesz co jest najlepsze? Że jesteś leszczem. Bo mi więcej niż drugie da twoje pierwsze, kurwa. Przejście! Uj ci do ryja, kur. Yo. Ostatnie wejście tej bitwy. Yo, słuchajcie, to jest message, to jest wiadomość. Ten puchar, te 10 tysięcy, weź lepiej posłuchaj, morda. Ja nie walczę z Manu, z Pukusiem ani z niczym. Ja walczę, żeby freestyle już tak kurwa nie wyglądał. Teraz patrz to pijać i kurwa mać, jadę już na stylach. I wiesz, posłuchaj mnie, Piotruś, jebana cipo. Ja przyszedłem tu z ekipą i z jebaną misją. Wiesz, i teraz powiem tak to brat, bo ja walczę na freestylach dla każdego z was. I wiesz, i skumaj to kurwa cipie. A jak on będzie miał was w dupie, jak mój się kurwa zeszedł wypisze. Wiesz, teraz rąk nie ubrudzić, bo Wudo to jest kurwa freestylowiec ludzi. I wiesz, i jadę, żebym cię nie popędził, bo ja stałem tam, a nie panie ważny na backstage'u. Kurwa. I wiesz, jeszcze taki, co by ze mną wygrał, się nie narodził. Mam za sobą klub, tak, bo 10 lat temu o to w tym kurwa chodzi. Kurwa. Czy to był zajebisty finał? A czy waszym zdaniem tę dogrywkę i cały finał, i całą bitwę powinien wygrać Manu? Czy może jednak bardziej na główną nagrodę zasłużył Wudo? Sylwega, jak coś, to pożyczysz stówkę? Nie, żartuję, żartuję. Jeszcze nie wiemy, jeszcze nie wiemy. Pomóżcie mi odliczyć od 10. 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wudo wygrywa bitwę o południe 9 by Sixpack! Oh!